Witam serdecznie w kolejnym materiale informacyjnym, ze względu na to, że jest dodana nowa strona, która trochę lepiej, może nie tak dokładnie jak byśmy tego chcieli, ale no, nie starczyłoby miejsca na stronie finansowe-edukacja.com jest nowa strona, która jest poświęcona forum Discorda. Jest ten materiał skierowany dla osób, które zadają pytania związane z forum. Więc postaram się to opowiedzieć jak najszybciej i możliwie jak najdokładniej. Na samym początku chciałem zwrócić uwagę na to, że forum ma charakter, jeżeli chodzi o przekazywanie informacji ma charakter pewnego rodzaju nazwijmy to infrastruktury, która stale żyje. W której w, ka w każdym tygodniu albo są, są filmy, jest jakiś tekst, czasami trochę więcej, czasami trochę mniej. Staram się to nadrabiać też filmami, e, więc nie ma możliwości, żeby w jednym tygodniu nie było jakichś nowości. To jest, mogę z góry zagwarantować. Tu macie Państwo na pierwszej stronie e, forum, na przykładowe zagadnienia, które są na tym forum. W każdym tym dziale. Jest od kilku do kilkudziesięciu artykułów, które są poświęcone różnym zagadnieniom. Od podstaw inwestycyjnych związanych z inwestowaniem w jakiś konkretny sektor po zagadnienia związane z rynkiem akcji, rynkiem obligacji, etf -ami. Też są takie działy jak materiały do nauki, gdzie wrzucam e, bibliografię też będzie dział poświęcony badaniom. Nawet takie proste zagadnienie, gdzie szukać i jak czytać badania związane z rykiem kapitałowym? Więc od bardziej prostych i mniej złożonych rzeczy po bardziej złożone. E, co, co będzie dalej rozwijane w tym dziale? Tak naprawdę wszelkie informacje, które Poruszają jakikolwiek temat związany w jakikolwiek sposób z rynkiem akcji. Dlatego tych działów będzie dużo to, mo u wielu osób może tworzyć chaos informacyjny. Ja sobie zdaję z tego sprawę, natomiast rynek jest skomplikowaną maszyną. My nie możemy e, spłycić zagadnień, które w rzeczywistości wymagają e, szerszej analizy różnych też innych miejsc. Na kolejnym e, Tutaj, slajdzie widzicie Państwo, w ramach omówienia sektorów, że te sektory, które będziemy omawiali, tak naprawdę wszystkie sektory obecnie w, w głównie są omówione gu, sektor surowcowy i sektor konsumpcji. Co tutaj Państwo nie widzicie na tych a, zakładkach, bo one są w omówieniu sektorów. Natomiast w ramach samego omówienia sektorów a, jest znacznie więcej, bo na przykład. Jest taki dział, który ja ostatnio dodałem ze względu na informacje o wynikach firmy Nike. Pojawiła się taka seria. Pojawiła się taka seria e, artykułów w Stanach Zjednoczonych dotycząca tego, że złe, zły sentyment konsumentów i słabe wydatki w konsumentów w niektórych miejscach budzą obawy i są wyznacznikiem recesji. W artykule nie przeceniaj wydatków konsumentów. Jasno wykazałem na podstawie danych, że jest to nieprawda. Dlaczego tak jest i jak to wykorzystać? Więc omówienie sektorów nie dotyczy tylko i wyłącznie. To są tematy ponadczasowe, bo za każdym razem, gdy ktoś będzie zwracał uwagę na konsument sentymencki, będzie do tego materiału mógł wrócić. E, budowa portfeli inwestycyjnych. No my na Discordzie przeprowadzamy różnego rodzaju. E, Nazwijmy to teoretyczną prezentację różnych portfeli, które są tak naprawdę stworzone w oparciu o, o po pierwsze metodologię dywersyfikacji opartą o nowoczesną teorię portfelową Henryga Markowica, ale też w, w bardziej w nowsze teorie dotyczące dywersyfikacji. Tak naprawdę tam ob poziom dywersyfikacji jakby jest w różnych miejscach, czyli od rynku azjatyckiego tylko i wyłącznie, po rynek europejski tylko i wyłącznie, po rynek amerykański czy rynek globalny. Więc są różne warianty. Forum tak naprawdę powstało po to, żeby odpowiedzieć, żeby każdy był w stanie znaleźć, znaleźć odpowiedź na pytanie, które wymagałoby na live znacznie dłuższej odpowiedzi, ze względu na to, że ja nie mam uruchomionych wszystkich materiałów i nie pamiętam bo nie wszystkie też materiały które, o których ja pamiętam a są aktualne to może się zmieniać rynek żyje i też sytuacja na rynku akcji jest żyje jest całkowicie się zmienia więc to jest kolejne zagadnienie budowa portfeli inwestycyjnych. jak podejść do budowy portfela Oczywiście przykładowe firmy razem z wagami. Będziemy też poruszali temat układania wag, ponieważ ten temat nadal budzi wiele pytań pomimo webinarów. Czyli zagadnień, jest, zagadnień jeżeli chodzi o możliwości, też budowy portfela jest wiele, bo są różne teorie. Od teorii, od teorii defensywnej Fischera, która zakłada, że jedna firma nie powinna przekraczać 5%, po po teorie, które wywodzą się w dużej mierze z tego, co, opracowało, co opracowała firma MSCI przy tworzeniu, przy odzwierciedleniu globalnego rynku akcji. Więc mamy też, plus do tego mamy zagadnienia akademickie, które starają się odpowiedzieć na pytanie, w jaki najbardziej korzystny sposób a, zdywersyfikować portfel. Żeby zachować lepszą stopę zwrotu nazwijmy to w średnim i długim horyzoncie powyżej szerokiego rynku, przy możliwie mniejszej zmienności, mniejszym marginesie błędu. Co nie jest proste takie, jak mogłoby się wydawać na samym początku. To jest pierwsza rzecz. A, a druga rzecz, która, o której też trzeba pamiętać w kontekście jakichkolwiek modyfikacji wag w portfelu. W każdej fazie hossy inaczej to przebiega. Czasami zwiększenie ekspozycji na, na, na największego przegranego jest znacznie, bez, znacznie bardziej bezpieczne od a dobierania największych zwycięzców, a czasami jest zupełnie inaczej. W późnych fazach hossy, przykładowo, i od, no, odpowiadam na pytanie jak, dlaczego, kiedy. W późnych fazach hossy dobieranie przegranych zazwyczaj prawie zawsze, w sumie. Ja znam jeden może przykład, a kiedy to sprawdziło się na 12 miesięcy później, w 91. w późnych latach 90. mieliśmy taką sytuację, że bardzo duża część firm, również z Japonii, dokładnie jak w 98. tylko bardziej szeroko a, przeżyła korektę. Przed, na przełomie wczesnych latach, późnych lat 80. 90. i 90. te firmy później były lidera. W 1998 też coś takiego zaobserwowaliśmy, natomiast w 1998 e, najwięksi przegrani nie wykazali najlepszych stóp zwrotu. Później. Bo to, co rosło wcześniej, czyli tak dokładnie technologia, straciło w 1998 roku, ale ta wymiana przywództwa nie była tak duża. Więc różne zagadnienia. Będziemy poruszać na Discordzie w ramach tego. Ze względów e, przygotowawczych, technicznych nie przeprowadziliśmy transmisji. Ja zamiast transmisji wrzucam filmy. Krótsze i dłuższe. E, więc to nie jest tak, że nie ma transmisji na razie i w ogóle nie ma materiałów wideo. One są i one są tylko przeznaczone na Discorda. Można je pobrać zakładce pliki. E, omawiam tam różne, bardziej lub mniej zagadnienia, które są związane z rynkiem akcji. Co jeszcze, taki unikalny dział strategii ETF. Czy możemy y, stworzyć portfel, y, który zawiera ETF-y różne, który będzie w stanie bić SP 500, różnego rodzaju wariant, opis, kilka przykładowych badań związanych z ETF-ami, ryzyko związane z ETF-ami, ryzyko płaskiej stopy zwrotów w młodej chości, na przykład. Więc jest to też ciekawy temat, trochę unikat unikatowy. Mało się. Mówi się dużo o ETF-ach, ale zazwyczaj do ETF-ów podchodzi się jako do dwóch bytów: byt akcyjny skupiony na szeroki rynek, i byt obligacyjny skupiony na szeroki rynek obligacji. I próba zrównoważenia tych dwóch światów jako forma zdywersyfikowanego portfela. Ma to czasami sens, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że obligacje. Im dłużej je trzymamy, tym gorzej dla naszego portfela inwestycyjnego. Dlatego staramy się pokazać różne koncepcje strategii ETF. Też jedna strategia, która będzie dodana i to w tym tygodniu, to będzie strategia oparta o momentum w ogóle o siłę relatywną przy zastosowaniu strategii ETF, która wykazuje stopę zwrotu o kilka procent większą. Za ostatnie 15 lat kilka procent większą i powtarzalnie w każdym roku od SNP500. Jak to można do tego podejść przy mniejszej zmienności niż SP500. Dlatego bo trzeba zwrócić uwagę na to, że strategie momentum są stosunkowo bezpieczne, jeżeli patrzymy na nie w sposób szeroki. Czyli z większą ilością firm, z dywersyfikowanymi sektorami, wtedy to inwestowanie jest bezpieczniejsze niż momentum, bo w oparciu o pojedyncze poszczególne akcje, i gdzie tak naprawdę momentum jest niebezpieczne wtedy, kiedy my skupiamy się na jednej akcji, która nie żyje razem ze swoim sektorem. Jeżeli pewnego rodzaju siła relatywna jest fundamentalnie uzasadniona i ona przebiega w całym sektorze, to jest to stosunkowo. Bezpieczne w stosunku do pojedynczych firm. Do no, pojedyncze firmy, tak jak to wielokrotnie mówiłem, to jest jak gra, a w gorące krzesła, dopóki gra muzyka, jest dobrze, ale trzeba brać pod uwagę, że za każdym razem ilość krzeseł w tej grze znika. I ilość tych firm, które działają w oparciu o tą siłę relatywną, to znika. Natomiast w przypadku sektora jest to znacznie, 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 znacznie większa siła i śmierć. Siły relatywnej w całym sektorze wynika zazwyczaj z wymiany lidera, a nie z jednorazowego wydarzenia albo z niczego, bo też trzeba zwrócić uwagę na to, że siła relatywna i strategia momentu w przypadku pojedynczych akcji mogą znikać z określonego powodu, ale też bez powodu. W przypadku sektora ja nigdy nie, nie widziałem w przypadku, analizowałem różne długie trendy w Europie od lat 70., od, w Stanach też od lat 70., dokładnie. Przed? Nie, dlatego, bo nie mamy dobrych danych sektorowych. One są przedstawione przez FactSet, ale one nie są też tak dokładne i wymagałyby głębszej analizy, identyfikacji tego, czy dana firma jest w dobrym sektorze według ich metodologii i dlaczego oni tak to dobrali. Natomiast e, z punktu widzenia długoterminowych trendów sektorowych za ostatnie e, kilkadziesiąt, no ponad 50 lat, Możemy jednoznacznie powiedzieć, że sektory tracą na sile relatywnej tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dochodzi do wymiany lidera. A ta wymiana lidera, jeżeli trwa dłużej niż 16 miesięcy, jest fundamentalnie uzasadniona i zawsze tak było i prawdopodobnie to pozostanie tam. Kolejne ciekawe materiały, które nie były ostatnio aktualizowane, ale jest kilka nowości, kilka ciekawostek. Najlepsi brokerzy zagraniczni i aplikacje fintech, plus też banki zagraniczne i lokalne pod względem opłacalności, gdzie można założyć konto bankowe online, w jakich państwach, dlaczego. A więc jest to ciekawe rozwiązanie. Są to ciekawe informacje, jeżeli chodzi o brokerów. Czy są jakieś brokerzy amerykańscy, którzy nie mają opłat są starymi brokerami, mają długą historię działania i mają na przykład ubezpieczenie kapitału do 500 tysięcy dolarów w przeciwieństwie do. Regulatora europejskiego, który ma ubezpieczenie kapitału od 20 do 100 tysięcy dolarów, czy euro. W zależności z franków szwajcarskich, w zależności od państwa. Jak to wygląda pod względem wymiany informacji? Jak do tego podchodzić? Które są rzeczywiście bezpieczne i na które warto zwrócić uwagę? Od Luksemburga po Stany. Od yy, skrytek depozytowych też. To jest ciekawy temat, który tutaj zresztą nie jest też poruszony. A dlatego tak jak powiedziałem, opis tego Discorda byłby bardzo, bardzo, bardzo długi. Jeszcze go poprawimy, jeszcze go doszlifujemy na stronie finansowoedukacja.com, ale temat skrytek depozytowych jest coraz bardziej istotny w kontekście strachu przed wojną, w kontekście strachu przed regulatorem, w kontekście zagadnień, takich jak konfiskata rozszerzona. I w różnych innych kontekstach, nazwijmy to polityczno-prawnych. Ludzie poszukują jakiejś alternatywy od rozwiązań, nazwijmy to scentralizowanych, gdzie firmą zajmującą się skrytkami depozytowymi jest bank, po rozwiązania zdecentralizowane, gdzie jest firma, ale ona posiada też ubezpieczenie zewnętrzne na no, wypadek kradzieży, utraty wartości. No i my, w zależności od tego, co co przechowujemy, możemy to ubezpieczenie dostosować w takich podstawowych usługach zajmujących się przechowywaniem, które ja też wymieniam na Discordzie: finansowej edukacji bez specjalnych jakichś obostrzeń i dodatkowych opłat. Większość firm jest w stanie ubezpieczyć w skrytkę depozytową do wartości miliona funtów. Powyżej da się to zrobić, tylko wtedy są wymagane większe opłaty i. W zależności od państwa są różne regulacje. W ramach tych skrytek depozytowych ja tam podaję przykłady nie tylko z Unii Europejskiej, ale też ze Stanów, czy nawet z Azji Południowo-Wschodniej, czy Oceanii. Więc można do tego też ciekawie podejść, przede wszystkim dla osób, które inwestują w metale szlachetne. Poruszamy temat surowców i temat metali szlachetnych też będziemy poruszać. Jest to niesamowicie niewdzięczny temat. Dlaczego? Dlatego, bo jest bardzo mało danych. W historii rynku kapitałowego, które by dawały jakąkolwiek przewagę informacyjną, jeżeli chodzi o wyczucie tego, jak złoto, srebro, palat, miedź, platyna będą się zachowywały, miedź jest łatwiejsza do, wy, wy, do wykrycia. Potencjalny wzrost, bo na przykład my wiemy, że miedź jest wrażliwa w młodych hostach, miedź jest wrażliwa przy wysokim kredycie, a przy dużej ilości nowych kredytów w firmach o charakterze value. No jest wtedy bardziej wrażliwa. W hostach budowlanych, w bańkach na rynku nieruchomości, które są rzadkie w historii. Mieliśmy w sumie, tak naprawdę. Nie wchodząc w jakieś dane lat 30., to tak naprawdę mieliśmy dwie, dwie bańki, z czego jedna to była, nazwijmy to, bańka nieruchomości yy, ziemi rolnej w Stanach Zjednoczonych. O tym się mało mówi. Mieliśmy tam bańkę w takich Stanach jak Nebraska, Iowa, a Texas ale przede wszystkim w tym takim nazwijmy to zagłębiu rolniczym które przechodzi przez właśnie Nebraska Iowa południową Dakotę mieliśmy tam spadki cen nieruchomości rolnych przekraczające 50% w czasie za, tylko i wyłącznie trzech lat w późnych latach 50. XX wieku druga bańka to jest 91 rok bańka japońska, która nie była tylko w Japonii. Ta bańka w ogóle była w, nazwijmy to, w megamiastach. A w każdym większym mieście, w którym jest był rozwinięty jakikolwiek forma przemysłu technologiczno wtedy raczkującego finansowego, no moglibyśmy zauważyć poziom bańki, a była szczególna. Bo 2007 rok to nie była żadna bańka na rynku nieruchomości. Z punktu widzenia tego, jak wcześniej wyglądały bańki, był to okres optymizmu wysokiego, ale żadnej bańki. Z temat nieruchomości też będziemy poruszać i co jest ważne, obecnie na forum dla osób zainteresowanych my głównie używamy czatu ogólnego do komunikacji. Ze względu na to, że Część tematów specjalistycznych nadal nie jest poruszona w takim stopniu, żeby można było, czy można oczywiście, na przykład omówienie sektorów już jest tak, tak szeroko omówione, tam jest kilkadziesiąt różnych artykułów, że tam forum dyskusyjne pod tytułem dyskusja o akcjach jest. Natomiast ze względu na tę zwiększającą sileść osób na Discordzie, już przy pewnych poziomach będziemy przenosili ruch na te poszczególne fora. Na razie głównie korzystamy z czatu ogólnego do komunikacji. Mówię to w ramach takiej ścisłości. Mój ulubiony temat, w którym ja specjalizuję się od lat. W Polsce jestem prawdopodobnie pionierem cykli politycznych. W rozumieniu takim, jak ja to prezentuję, podziałem na poszczególne państwa, regiony, bloki geograficzne, Kontekst, zachowanie rynku, udział sektorów, zależności, nikt w Polsce tego nie robił przede mną. Nikt. Tam niektórzy wspominali o tam cyklu prezydenckim, ale nie do końca rozumieli o co chodzi. Mówili, że wtedy wzrośnie, wtedy spadnie, nie rozumiejąc dlaczego wzrośnie, dlaczego spadnie. I na przykład fachowcy, którzy mówili o cyklach politycznych przed kanałem Finansowa Edukacja, pomylili się w 2017 roku. Dlaczego? Bo, bo według ich koncepcji, której oni nie rozumieją, a oni mówili, potem zapomnieli, a każdy pierwszy rok każdego prezydenta republikańskiego musi być z góry zły. Oczywiście my wiemy, że to jest nieprawda. Dlaczego? No dlatego, że nieważne, czy to jest republikan czy demokrata, tylko czy ma charakter demokraty, czy republikanina, czy jest znany, czy jest nieznany, czy jest lubiany, czy nie jest nielubiany, czy po, niespodzianka będzie pozytywna, czy negatywna w pierwszym jego roku. Jak bardzo rynek zna kandydata, czego może się spodziewać, czy mamy impas na poziomie Izby Reprezentantów, na poziomie Senatu. Temat cykli politycznych będzie rozwijany już od tego tygodnia. Będą pierwsze zagadnienia. Od podstaw związanych z klasyczną formą cyklu prezydenckiego w Stanach Zjednoczonych po zaawansowane cykle. Ja, na przykład, jeden cykl, który też, o którym więcej opowiedziałem na Discordzie. Ale bardzo szczegółowo mówiłem na webinarach. Jeden cykl polityczny wymyśliłem całkowicie, jest to całkowicie moja teoria, która jest też potwierdzona mi. Nie znalazłem jakichkolwiek danych, które by, u kogokolwiek, który by posługiwał się czymś, co ja nazwałem inauguracyjnym globalnym impasem politycznym. Więc jest. Też kilka ciekawostek, o których nigdzie Państwo nie przeczytacie. jeżeli przeczytacie w jakimś stopniu, na przykład klasyczną formę cyklu politycznego, która jest znana nawet w literaturze, to one są źle rozumiane. I oni wykładają się na, na 17 roku, wykładają się na na przykład na buszu z późnych lat 2000, wykładają się, seniorze, juniorze, przepraszam, są, jest wiele przy, przypadków i przykładów, kiedy ludzie nie rozumieją, jak działa cykl polityczny. Na przykład, nie rozumiejąc y, prostej zależności, że inaczej rynek reaguje na negatywne ustawodawstwo, za, które jest proponowane przez prezydenta, gdy rozgłoszenie głosów w Izbie Reprezentantów na korzyść y, przeciwnej partii wynosi. 5, ilość pięciu głosów, na przykład republikanów do demokratów, a inaczej w przypadku trzynastu. Dlaczego? No też będziemy o tym mówić. Dlaczego liczba trzynaście, czasami szesnaście, a czasami osiemnaście, jest magiczna w ramach cykli politycznych, jeżeli chodzi o prezentowanie negatywnego ustawodawstwa? co z tym chodzi? Więc będziemy poruszać temat cykli politycznych, to jest mój ulubiony temat. Dlaczego? Bo jest słabo rozumiany, mało się o tym mówić, jest lekceważony, wyśmiewany. Ale polityka budzi skrajne emocje. Zobaczcie Państwo, co się teraz dzieje we Francji. Mamy wybory. Mieliśmy wybory. Wszyscy o tym mówią. Jedni mówią, że to będzie koniec Francji, inni, że to jest początek, że wracamy. Polityka budzi skrajne emocje. Rynek nie lubi niepewności, nie lubi ludzi, którzy są za bardzo rozemocjonowani, ponieważ ma problem z wybraniem odpowiedniego scenariusza. Ale inwestorzy to wykorzystują. Ja się nie zajmuję też filozofią moralności, ani ideologię, ani polityką w znaczeniu yy, ideologii, tylko w znaczeniu rynku kapitałowego. O tym to jest, żeby Państwo zawsze pamiętali. Analiza sektorów w kontekście rynku i gospodarki to jest ważny temat. Dlaczego dlaczego dobre firmy przez wiele lat mają słabe stopy zwrotu, skoro są dobrymi firmami, a inne firmy, które są dobre, mają dobre stopy zwrotu, skoro są złymi firmami. To jest magiczne pytanie i tutaj nie bez powodu temat cykliczności jest pojawiony, bo cykle rynkowe dzielimy na cykle ekonomiczne, polityczne i cykle związane z sentymentem. Cykle determinują wszystko. Może mieć świetny biznes, ale jeżeli przede wszystkim w dużych gospodarkach, bo w mniejszych może działać to trochę inaczej, ale w globalnym rynku akcji dobre biznesy tylko dlatego, że są dobre nie będą wspierane przez rynek, to jest złe podejście, które jest w Polsce wielokrotnie omawiane ze względu na tak zwaną, nazwijmy to filozofię Warrena Bafeta, którą można nazwać chłopskim myśleniem inwestycyjnym. Uwaga, ja nie obrażam BAFETA, to jest najlepszy inwestor wszechczasów, ja zwracam uwagę na jedną rzecz, Buffett też myślał wielokrotnie cyklicznie. On o tym nie mówi, ale nieważne co mówi, ważne co robi, zawsze to podkreślam. Muffet wielokrotnie w młodych hos skupiał się np. Na, na pośrednikach płatności, na produktach nie pierwszej potrzeby, to jest typowe zagranie młodych młody HOS. Zwracał uwagę na największych przegranych w odpowiednich momentach. Eee, zwiększał ekspozycję na duże wysokiej jakości i mieszany wzrost w późnej fazie HOS. Więc sam dobry biznes nie zapewni nam dobrej stopy zwrotu w czasie roku, dwóch, trzech, pięciu na dziesięciu lat. Eee, I często inwestorzy ze względu na koszt alternatywny, utracone potencjalne korzyści, które z których mogliby skorzystać e, szukając innych firm w danej fazie hossy, no, no nie wytrzymują tego, bo jeżeli słyszą, że sąsiad, y, kolega, przyjaciel, matka, żona, ktokolwiek tam inwestuje na rynku akcji, e, córka ma lepsze stopy zwrotu od niego, a przecież on kieruje się zdrowym rozsądkiem, no to takie e, inwestowanie e, nie ma sensu. Nie ma sensu. Ono może załapać jakiś sens, powiedzmy, przy horyzoncie 20 lat. Gwarantuję, że prawie nikt tego nie wytrzyma, i po, te, po drodze utracone korzyści spowodują, że skumulowana, łączna skumulowana stopa zwrotu będzie tak wielokrotnie, wielokrotnie niższa od tej osoby, która inwestuje na tak zwany długi termin w tak zwany dobry biznes. Rynek wie, który biznes jest dobry. Rynek nie jest tak głupi. No bo jeżeli. Zadamy sobie pytanie, czy my naprawdę jesteśmy tacy genialni na rynku, że widzimy, że wskaźnik rentowności z kapitału własnego jest powyżej średniej, albo powyżej mediany rynkowej, albo powyżej czegokolwiek. I to oznacza, że firma na pewno jest dobra, a rynek jest tak głupi, że tego nie wycenił. Czy to według Państwa ma jakikolwiek sens? Moim zdaniem nie. To nie jest takie proste. Poziom nieefektywności, nazwijmy to finansowych, jest znacznie mniejszy niż kiedyś. Opowiadanie tam historii lat 30. XX wieku w kontekście analizy filmu to jest oderwanie od rzeczywistości. No i na koniec materiały i transmisje na żywo. płyną transmisje na żywo, teraz ustalamy program do nagrywania tego, bo chcemy rzucać też nagrane transmisje. Ale wiem, że wiele osób woli materiały, które są nagrane, bo one są skupione, skoncentrowane. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że na każdej transmisji ze względu na chaos informacyjny różne osoby będą różne rzeczy pytały. I nie da się nigdy jednocześnie odpowiedzieć na wszystkie pytania, co może tworzyć pewnego rodzaju niesmak. A jak jest konkretna zapowiedź konkretnego materiału, który odpowiada na konkretny termin, to wtedy odpowiedź jest jednorodna, skupiona w konkretnym problemie konkretnym zagadnieniu. Więc materiały na te wideotransmisje będą. Moim z... zrobimy w ogóle tak, że te w... transmisje, one będą w kluczowych momentach. Wybory na przykład we Francji. Może w drugiej turze siódmego odpalimy i będziemy komentowali na żywo wybory. Czyli w momentach przełomowych coś się dziwnego stało, dzieje. Kandydat na prezydenta pożegnał się z tym światem, został zmieniony. Coś, nazwijmy to pogotowie finansowej edukacji, pogotowie inwestycyjne biuro informacji inwestycyjnej, to ja skłaniam się, żeby to rozwiązanie było na Discordzie. Natomiast materiały, to żeby była uporządkowana, logiczna, spójna, oparta na danych seria, która, której celem jest odpowiedź na bieżące materiały, na bieżącą sytuację, ale w sposób ponadczasowy, czyli zaprezentowanie specyfiki dzisiejszych czasów, ale też ogólnej fundamentalnej specyfiki. Więc jak Państwo widzicie, materiałów, które będą poruszane i zagalnie na Discordzie jest multum. I mam bardzo dużą bazę danych, żeby to dodawać. Wrzucamy to po kolei. W każdym tygodniu są nowości. I w tym tygodniu będzie bardzo dużo nowości, o których też będę pisał na, na czacie ogólnym i w zakładce ogłoszenia. Również niektóre prace w postaci PDF-ów, Więc to też jest ciekawe. Więc zachęcam wszystkie osoby, niezależnie od tego, czy zaczynają, czy nie. Czy są dłużej na rynku, czy nie do zainteresowania się tematem Discorda Finansowej Edukacji. Jest to moim zdaniem najlepszy chyba produkt. Jeden z najlepszych produktów jakie my zaprezentowaliśmy. Jest trochę inny niż webinary. Ponieważ webinary odpowiadały na pytania związane z podstawami inwestowania. Tutaj też są podstawy inwestowania ale Nazwijmy to, to jest już drugi etap podstaw. Ponieważ podstawy inwestowania, tak stricte zrozumienie o czym w ogóle my mówimy, jest to bardzo kluczowe i przydatne. To jest taka baza. Natomiast tu jest próba odpowiedzi na pytanie w, op w oparciu o najnowsze wydarzenia i ponadczasowość pewnych zagadnień, jak dopasować się do zmieniającego rynku akcji. Który jest z każdym rokiem trochę inny, z każdym rokiem trochę bardziej efektywny. Maszyna, a gospodarcza, to skomplikowanie gospodarcze jest, za, jest trochę inne w każdym roku. Natomiast fakt jest taki, że za każdym razem, gdy wiemy coś, czego inni nie wiedzą, lub rozumiemy coś lepiej, czego inni do końca nie rozumieją, jesteśmy w stanie to wykorzystać w taryku kapitałowym. I tego będziemy się trzymać. Dlatego zachęcam Państwa jeszcze raz do wejścia na stronę finansoweeducacja.com, w zakładkę forum Discord, wcześniej sprawdzenia materiałów na YouTube. I zainteresowania się tą pracą, która jest zupełnie inna niż wszystkie i w ogóle prawdopodobnie wszystkie na w Polsce. Dlatego, bo nikt w Polsce na forum nie porusza temat w sposób złożony tematu cykli politycznych. Dla poszczególnych państw, dla Stanów Zjednoczonych, dla bloków ekonomicznych nikt o tym nie mówi. Bo wydaje się to mało istotne. I przez to, że się wydaje mało istotne, ma znacznie większą siłę niż mogłoby się wydawać większości inwestorów. Dziękuję za uwagę, zachęcam do sprawdzenia innych materiałów i zapoznania się z nową stroną, która też pewnie będzie aktualizowana na stronie finansowaedukacja.com i forum Discord. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia czy to na Discordzie, czy na kanale YouTube Finansowa Edukacja.